Let's go! Pytanie, czy działa? Pytanie, czy po ostatnim live streamie działa? Uwaga, czy mi się załączy, czy mi się włączy, czy mi się włączy, załączy? Live stream. Aha. Nie widzę, by się odpaliło się! O, rozgryzłem, jak YouTube działa! O! In before nie słychać mnie, bo coś się ustawiłem z mikrofonem. Ale hej, 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 się wszystkim. Z tej strony Kambus, który właśnie pinguje wszystkich na Discordzie, żeby wiedzieli, że się live stream zaczyna. Hej, dzisiaj działa normalnie. Let's go! Ping everyone i jebać. Hehehe, działa, dokładnie Adblock, działa, jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Więc ja od razu odpalam sobie live stream. Poznam się na wszystkim, czy to na YouTubie, czy to na YouTubie, bo z tym jem na YouTubie, hej. Mam przygotowaną również kawę. Smacznego. Dzisiaj w ogóle próbowałem nagrać odcinek na YouTuba, taki normalny. I nagrywałem się bardzo fajnie, nawet nagrałem, tylko przygotowując wszystkie opcje od nowa, bo starych sprzed paru lat nie mam, bo to, przez ten czas mi się komputer dosłownie zmienił. Okazało się, że używając trzech różnych programów, jednego do nagrywania kamery, drugiego do nagrywania obrazu z gry, a trzeciego do nagrywania dźwięku, żeby mieć potem opcję otrzymienia tego, dokładnie Audacity. W nowszej wersji Audacity, która została zaktualizowana w ciągu tych trzech lat, ustawienia są troszeczkę inne i miałem maksymalnie przesunięty suwaczek z mikrofonem, w wyniku czego cała nagrywka była do wyrzucenia, w skrócie. Więc się trochę wkurwiłem, ale mam wszystko przygotowane, więc możecie się spodziewać w bardzo niedalekiej przyszłości normalnych odcinków na YouTubie. Czy tylko u mnie jest za cicho? Mikrofon? Możliwe, że jest za cicho. Możliwe, że jest. Przygłośnię się. Powiedzcie, czy teraz będzie lepiej. Bo zmieniałem ustawienia do nagrywek i to mi trochę naruszyło ustawienie na streamie, więc wyregulujemy to, ok? Więc no. Ale tak, z bratem też dogadałem, żeby mieć ciszę w pokoju, no bo wiadomo, nie mieszkam teraz samemu, ani nie mam własnego pokoju. Więc myślę, że będziemy mieli jakieś warunki do nagrywania. Z PDS oczywiście starać się robić streamy, jak dzisiaj. Sobie przez chwilę na początek pogadałem, bo czemu by nie. Zrobimy sobie filmik informacyjny również z naszego dzisiejszego rezydenta. Może dzisiaj nawet posiedzimy dłużej niż 2 godziny. I by the way, też ważna zmiana odnośnie rezydenta. Ostatnio graliśmy na kompie, na klawiaturze i myszce, bo nie miałem kabla. Dzisiaj mama robiła porządki w pokoju, przesunęła łóżko pada. Przesunęła łóżko brata i znalazła kabel micro USB pod nim, który nie wiadomo ile miesięcy, a może nawet lat tam leżał. Dokładnie tego potrzebowałem, żeby mi pad działał, więc dzisiaj gramy na padzie normalnie. mam VP, co nie? Widać, geny po najlepszej babci się zachowały. O, żyję, to prawda, żyję, cześć Wiesiu. Więc postaram się zrobić tak, żeby sobie nagrywać rzeczy na YouTube'a i myślę, że powoli będziemy wskrzeszać kanał. Bardzo powoli, bo nie oszukujmy się, to co mieliśmy kiedyś, a to co mamy dzisiaj, no praktycznie zaczynamy od nowa. Ale hej, lepiej późno niż wcale, nie? Kiedyś zaczynałem nagrywać na YouTube'a, zrobiłem to raz, mogę zrobić drugi. A więc, dzisiaj gramy na padzie, więc nie wiemy, czego się spodziewać. O, nie zdążę przełączyć sceny, prawda? A może zdążę? Pomocy! Pomocy! Bum. Hej, nie ustawiłem kamery. O, już wiem, o czym zapomniałem. Trudno. Przy okazji będziecie mi mogli mówić, czy moja myszka... Czy mój głos nie jest zbyt cichy w porównaniu do gry. Okej? Okay? Ja poprawię tylko kamerę. Au! To bolało. O, nie. Chwila. Jest. Dobra, niech będzie tak. Przygotowanie się przed streamem 10/10. Jeszcze nie wiem, zrobimy. Co to możemy zmienić? Sharpness, będę wyraźnie. Nie, moje ustawienia są zmienione. Niech będzie jak jest. Jest dobrze. Jebać, jest dobrze. Tylko jeszcze odpalę czat, żeby widzieć. Idealne przygotowanie. O tak. Jest zapis wczoraj, jest, ale nie jest jeszcze wrzucony. Dzisiaj puściłem re-upload z pierwszego streamu,
A z drugiego się renderuje, ponieważ chciałem przyciąć początek, ponieważ 15 minut 7 szliśmy z odpaleniem streamu, okej? I stwierdziłem, że co prawda nie montuję tych re-uploadów, ale utnę to, więc będzie jutro. Codziennie każdy stream będzie miał re-upload następnego dnia. W sensie jutro będzie z drugiego streamu, dzisiaj będzie, pojutrze będzie z dzisiejszego streamu i tak dalej, nie? Tak to zrobimy. Poprawię jeszcze czat, ponieważ rozdzielczość mi się rozsypuje przez to, że Resident Evil Remaster jest tylko w wersji Full HD, a ja mam rozdzielczość 1440p. Więc no. Dobra, ogólnie na czym skończyliśmy? Skończyliśmy właściwie na tym samym sejmie, na którym zaczęliśmy ostatnio, więc jest trochę smutne. Ale wiemy, co zrobić. Wiemy, do czego się przygotować, więc to zajmie nam dużo mniej czasu. Dobra, let's go. Let's fucking go! Dobra, wiemy, że nie będę potrzebować tego. I myślę, że mógłbym pójść z bez noża, bo nóż nam się nie przyda. I zostawimy sobie trzy sloty w ekwipunku. Let's go! Skorzyliśmy na twojej wyjebce i rage quicie Lenny Face. Czarny ekran jest, gry nie widać. Kuźwa mać, znowu z... A! Chyba wiem czemu. Chyba wiem czemu, dobra? Powtórzę jedno. Swoją drogą, jak słyszeliście, nie wgrałem tego patcha od... Nie wgrałem tego patcha do drzwi, bo zapomniałem. Dobra, zobaczyliście tylko, jak wyjmowałem rzeczy i chowałem rzeczy do skrzynki. Ogólnie to jest nasz ekwipunek. Zostawiłem sobie trzy sloty, schowałem nożyk, schowałem zapisy, schowałem rzeczy, które mi nie będą potrzebne. Idziemy po shotguna. I przede wszystkim podpalamy ciało tego sukinsyna. Let's go. Jak to nie jest... Nie wziąłem zapalniczki. Nie wziąłem zapalniczki. Here we go again! Hej! Let's go! Kuźwa, zjebałem sobie czat! Muszę poprawić, mamo. O mój Boże, co się dzieje? Mogę sobie po prostu zmienić rozdzielczość na HD. Na kompie, byłoby prościej. Jebać, naprawione. Wszystko widzę. Słuchajcie mnie wyraźnie, rozumiem. Zapalniczkę dawaj. Więc my chcemy wziąć w tym momencie zapalniczkę. Dwa sloty nam starczą. Jeden na shotgun, drugi na zapisy. Będziemy mieli trzy zapisy więcej, co może nam się przydać. Będziemy mogli częściej zapisywać i będzie śmiesznie. Teraz nie będę odpalać żadnego exa. Dobra. Zrobimy to kiedy indziej. O mój Boże, jak to nie mogę. Co jest? Może tego użyć? Co jest? No, teraz mogę go podpalić. Zajebiście. Jej! I co, mam przeczekać? Czy się nic nie zmieni? Tego chyba nie muszę podpalać, ponieważ on był martwy od początku, z tego co pamiętam. Resztę zombiaków, których nie spaliliśmy, będziemy musieli zabić. Ostatnio tego umarliśmy. Ale hej, myślę, że podobamy. Co daje spalanie ciał? Ogólnie w Resident Evil nauczyłem się, niestety bardzo brutalnie wiele razy, że jeżeli nie zniszczymy głowy zombiakowi w trakcie walki, albo nie spalimy jego ciała po walce, to po jakimś czasie on zmartwychwstanie i stanie się bardziej przejebaną wersją siebie samego. Taką bardzo przejebaną wersją. I ogólnie podpalam ciała, które są tą bardziej przejebaną wersją. I nie pamiętam, gdzie mam iść. Chyba tędy? Po klucz. Chyba. Więc ogólnie lepiej spalić z benzyny, którą mamy, bo po to ona jest. Jak się używało mapy? Tak? Najpierw pójdę po shotguna. Bo shotgunem będzie łatwiej można zabić tych zombiaków, którzy nas ostatnio zabili. No. Więc pójdziemy na dół. Ponieważ jebać biedę. Czy nic nie straciłem, jak wczoraj nie widziałem całości? Straciłeś rzeczy, które odkryliśmy i które ci teraz pokażę. Teraz pokażę rzeczy, które odkryliśmy, ale straciłeś reakcję na te rzeczy, które odkryliśmy. I tą reakcję będziesz mógł zobaczyć jutro.
Ale no. Idziemy po shotguna. Z racji tego, że nie wiem, nie widziałeś tej rzeczy, to specjalnie dla ciebie, mój drogi widzu, puszczę ci kastenki, które będą leciały. Dobra, let's go! Nie wiem, czy w ogóle będziemy potrzebowali noża. Tak długo, jak mamy amunicję. Bo ja z noża nie korzystam. Unikanie tych zabijaków jest autystyczne. A przynajmniej ja nie jestem w stanie. Bo nie chcę mi się nawet tego próbować. Nauczyć. Hello. Tu było... coś? To było chyba wyjście na zewnątrz. Do dużej ilości lekarstw. Tak. I to były psy, które się mogą jakimś cudem przeskoczyć przez kraty. Więc no. Let's fucking go! Tu było... coś? Kibel? To był kibel? Nie, yeah, to był kibel. Idziemy, akurat nie chce mi się srać. Chociaż niedługo będę chciał z niego skorzystać, bo jestem po kawie. Więc no wiecie, tak to w życiu bywa. Że raz coś z życia musi wylecieć z życi. Let's go! To jest to, czego szukamy. Ogólnie mieliśmy zepsuty shotgun, którego będziemy mogli wsadzić tutaj, bo tu jest zwykły shotgun. I jak zwykły shotgun zdejmiemy, to się zabezpieczenie odpala. I możemy wsadzić zepsuty shotgun na jego miejsce, żeby się nie wydarzyły rzeczy. Ale z racji tego, że gramy Jill, więc gramy na easy modo, to jebać, to nie potrzebujemy broken shotgunu. Będzie specjalna cutscenka. Let's fucking go! Macie, obejrzyjcie sobie. Kto nie widział, to ma okazję zobaczyć. Sorry za spoilery, ale... byłoby się na takim streamie! Więc nie będę potrzebował pada do tego. Ojoj! Now you fucked up! Oh god, what did I do now? You will die! Wesker! Barry! Help! Wesker, gdzie jesteś? Jill! You in there? Barry? Get me out of here! The door's jammed! Stand back! Tereszki kaby? Czemu ja nie mogę tu... Grab my hand! Czemu ja nie mogę w ogóle używać tak pistoletu do otwierania drzwi, które są zamknięte? Wyobrażacie sobie, jakbyśmy zraszowali tą grę, gdybyśmy mogli coś takiego zrobić? Czemu Jill nie używa mózgu? Widzisz zombiaka, upada na ziemię za każdym razem. I to jeszcze zanim ją walną. Barry. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Wesker, gdzie jesteś? I owe you one. Don't mention it. Thank you, Barry. I owe you one. Yay. Więc teraz możemy iść po klucz. Możemy iść po klucz. Czy my mamy już klucz? Nie, to jest imitacja. Skąd ja wziąłem klucz? Czy on był w skrzyni? Nie pamiętam. Skąd my braliśmy ten drugi klucz? A, tu jest... Teraz nie ma napisu. Wcześniej to był napis. Od Berego. Wait a minute. Dobra, uzupełnijmy. Paliwo. Jej. Schowajmy rzeczy, które nam się nie przydadzą. Co nam się nie przyda? To nam się nie przyda. Aktualnie mógłbym zapisać grę, ale czy nam zależy? Chyba nie. Podekwipuję sobie od razu shotguna. Shotgun w łapie, jazda. Nie, nie chcę chować. Może zapiszemy grę? Będziemy mieli jeszcze dużo save'ów, a już nie będę musiał latać w razie gdyby coś po shotguna. Więc niech będzie, zapiszmy sobie. Zapiszmy sobie. No, dokładnie.
Ostatnim razem nie zapisywaliśmy, a i tak mieliśmy mniej tych inków, bo nie braliśmy ich, więc... Więc stratny nie jestem pod tym względem. Dobra, czy ja tutaj coś mam? Survival Knife, wyjebane. Jeden slot sobie zostawię, bo wiadomo, może się przydać. Dobra, let's go! Let's go! Musimy zabrać kluczek. A nie, my mamy imitację klucza. No tak, już my ten klucz... A, jestem tępy. Poproszę serdecznego shotguna. Dziękuję. Joj, shotgun time. I widzicie, tutaj ciała nie ma. Ty nie wstaniesz, prawda? Dokładnie. Mapa. Gdzie my chcemy iść? Do klucza. Chcemy iść do klucza. Dokładnie tam chcemy iść. Mhm. I ten klucz był na dole? Nie, był na górze. I chyba nawet pamiętam gdzie. Więc chodźmy. Chodźmy na dół. Tu będzie wyjście. Bum. On będzie po drugiej stronie górnego holu, z tego co pamiętam. O! Barry. Jill. Tego nie było. Any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Fila, nie pamiętam tej sceny. Safer here either. We'd better secure our escape route first. Tego nie było. Back door somewhere. All right then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. Chyba że? What? A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. It's yours. Tego nie było. Tego nie było! What the fuck? Czy w tej grze są jakieś randomowe eventy? Które raz się pojawiają, raz nie? What about you? Dzięki za w ogóle naboje do granatnika, ale nie mam granatnika. Chyba, że nie miałem miejsca w ekwipunku, przecież się nie pojawiła taka scenka. See you later. Ciao. Ciao! To ja się w takim razie wracam do mojego... Nie użyję tego przecież. Bo nie mam granatnika. No takie... Nie wiem, wróćmy się do skrzynki, schowajmy to. To tylko przebiegnięcie kawałek, ale... Niech nie zajmuje nam miejsca w ekwipunku. Ale mam ciągle obawę, że coś mi na ryj wyskoczy. Chyba nie tędy chcę iść, ale nie, przejdę. Ciągle mam obawę, że coś mi na ryj przeskoczy, nawet jeżeli przechodzę przez pomieszczenia, które są bezpieczne, bo czyściły mnie albo coś. A, tędy nie przejdziemy, ponieważ nie mam klucza. Tu była informacja o roślinkach, z tego co kojarzę. Mhm. Mogę tędy przejść? A, mogę. To jest chyba przejście do safe zone'u, więc spoko. Skoro są randomowe eventy, to może beach episode? What? Nani? Co? Nie wiem o czym mowa. Nie wiem o czym mowa z tym beach episode. Beach please. Piękne drzwi. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć panowie tą animację. Jej. Chowamy to. Niepotrzebne jest nam to, bo jesteśmy duzi. Nie boimy się niczego. Let's go. Zawsze musi być w anime beach episode. A, o to chodzi. No tak. Może będzie. Kto wie. Najpierw się musimy dostać z tego. Z tej rezydencji wypełnionej złem. Bo wiecie, Resident Evil. Dobra, przejdźmy jeszcze raz naokoło, jak totalne patałachy. Bo możemy. Bo czemu by nie? I pójdziemy po klucz. A potem jak pójdziemy po klucz, wyczyścimy zombiaków. Albo wiecie co? Nie, teraz wyczyszczę zombiaków. Jebać klucz. Do niego i tak będziemy musieli pójść. Teraz będzie niebezpieczeństwo z powodu tych jebanych zombiaków. Idziemy ich wyczyścić. Idziemy ich kuźwa wyczyścić. Tylko gdzie to jest? Chwila. Te zombiaki były. Sprawdzę mapę. Po prostu sprawdzę mapę. Te zombiaki były tędy. Były tędy. Będziemy musieli obejść zombiaka jednego, którego nie chcemy zabijać, bo po prostu marnować amunicję. Jest zbyt prosty do minięcia. Tylko mam nadzieję, że na mnie nie wyskoczy. On jest tutaj, prawda?
Tak, jest tutaj. Przejdziemy sobie troszeczkę naokoło. Siema, Eniu. Dobra. Tutaj chyba będzie przejście, albo przez te drugie drzwi. To było tu. Uwaga. To jest tutaj. Będzie dwóch, spoiler, dużych sukinsynów. Ale mamy shotgun. Ostatnio też mieliśmy, ale teraz możemy się wyrwać z uścisku. Let's do it. Oni jeszcze się nie przemienili. Oni się jeszcze nie przemienili! O, ho, ho, ho! Motherfucko! Motherfucko! Easy, nie będziemy musieli nad nimi walczyć. Zajebiście. On tutaj leżał. Dobra. Zaoszczędziliśmy bardzo dużo naboi w tym przypadku. I życia. I jest kolejny safe zone. Dobrze, jest bardzo dobrze. A jest może benzynka? Nie, tu benzynki nie ma. Nie mamy już benzyny, żeby podpalać ciała. Jakby co. Możemy zapisać grę. Chyba mi nie zależy. Chwila. Mapa. Zobaczmy, czy tutaj w ogóle nie ma w okolicy czegoś niezbadanego. Nie, tutaj wszystko odkryliśmy, ale mi się odbija. Zastrzeliłeś dwa shotgun shell'e, pog. Czy ty zakładasz, że ja będę ich zabijać na jednego strzała? Nie wiem, jakie ty masz oczekiwania jak Sav, ale... Muszę cię rozczarować. Nie pamiętam mapy. Jaki był skrót do mapy na padzie? Tutaj nie ma nic na pewno. Więc mogę przejść tędy? Tu są zamknięte drzwi chyba. Ta, armor. Potrzebujemy zdobyć klucz. Który idziemy zdobyć. Więc idę zdobyć ten klucz. Ale jest dobrze. To jest progres. To jest duży progres. Jaki był skrót do tego? Dobra, strzał. Do strzału. Tylko po prostu bez celowania muszę. Dobra. Jak jest czerwona mapa, to nie zdobyliśmy tam itemów, więc nie muszę zwiedzać pomieszczeń. Bo w paru pomieszczeniach... Tu będzie typ, który będzie wstawać. Czy możemy go olać? Czy będziemy kiedykolwiek tędy przechodzić? Pewnie tak. Shotgun czy pistolet? Technicznie mam dużo leczenia. Możesz zawsze się starać przebiec sobie obok. Tak, ale ostatnio pamiętacie, jak to się skończyło. Dobra. Motherfucker! Are you fucking kidding me? On się jeszcze nie przemienił? On ma pazury, że się przemienił. On się przemienił. Kurwa mać. On się nie przemienił. Zdemarowałem dwa naboje. Oj, come on! Dobra. Co za śmieć! Jebać go. Pierdole. Zmarnowałem dwa naboje i... Jak mogłeś zauważyć, niektórzy udają martwych. Strzelałem w jego truchło! Wiem, że udają martwych, ale tak... Strzelałem w jego truchło. Zazwyczaj potem wstawali. Sukinsyny. Dobra, imitacja klucza. Let's go. Easy game. Mamy klucz. Którędy bym chciał pójść? Tutaj będzie chyba imitacja, nie wiem. Znaczy, chwila, musimy najpierw zegzaminować to. Zaekwipuję to gówno.
Egzaminacja. Examination, provocation. Let's go. Klucz armoru, zajebiście. Zamknięte. Tutaj potrzebujemy hełmu. Nie mamy hełmu. Mam mało włosów na głowie niestety. Jej. Dawno byłem u fryzjera. Hełmu nie znajdziecie. Dobra. Mógłbym przebiec. Mógłbym przebiec do drugich drzwi, bo on tutaj nie powinien stać. On się teraz będzie respił gdzie indziej. Prawda? Tak, dobra, jebać. Tylko tutaj będzie jeszcze gdzieś indziej zombie jak inny, który nas atakował. Nie tu. To są pieprzone kruki. Kruki jebane skurwysyny. Nienawidzę ich. Nienawidzę śmieci. Nienawidzę ich. Mapa. Zobaczę mapę, ponieważ jestem bardzo ciekawski. Dobra, będziemy chcieli przejść dołem. I tam będzie zombiak. Ale tędy założę się, że będziemy jeszcze przechodzili. Więc jego zabijemy. Mówiliście, że po przemianie... Ta, tu będzie sukinsyn. To jest ten. Dobra, jak to zrobić? Jak będę celować, tak do góry, co nie? Fuck! A, my mieliśmy to! Czemu nie strzelasz? Czy ja naciskam dobry guzik? Staniesz? Co jest? Nie jesteś na hita? O mój Boże, że ja tu umrę, to ja się tak kurwie. Wypierdalaj. Nie wstaniesz, prawda? Krew leci, nie wstanie. Jej! Użyj tego. Jebać tą grę, okej? Okay? Jebać tą grę. Za każdym razem. O, zaoszczędziłeś jeden nabój, ta. Nienawidzę tej gry. Zmarnowałem nóż i trzy naboje na jednego śmiecia. Dobra. Jebać to, zdobędziemy, uzupełnimy naboje. Wiem gdzie. Wiemy gdzie zostawialiśmy naboje. Znaczy, gdzie były naboje, których nie podnosiliśmy, bo nie mieliśmy shotguna, więc była to strata slotu, którego nie chcieliśmy stracić, bo mamy ograniczoną ilość miejsca do ekwipunku i jesteśmy zbyt mądrzy, żeby nie popełnić tego fatalnego błędu zmarnowania sobie slotu. Więc idę wziąć te naboje. Aż mam ochotę przejść tą grę 9 raz. Podejrzewałem, że nie będę streamować przejścia Chrisem tej gry. Może ewentualnie nagram na YouTube'a. Tak po prostu nagram. Bo Chris jest z tego co wiem tym samym, ale hard mode'u. Jej. Dawaj mi te naboje. Mogę przejść przez te korzenie. Oh my fucking... A, po prostu mogę tak schwycić. Dobra, jebać. Tak! Chcę wziąć te shotguny. Dawaj. Kombinacja, bum, bum, bum. Resztę możemy schować. Używanie tej strzelby jako pałki byłoby bardziej efektywne, co nie? Niestety gra nie została tak zaprogramowana. Ja się dziwię, że Jill jest w stanie używać tej strzelby w jakikolwiek sposób. Ona chyba przynajmniej 3 razy upadła na widok zombiaka, zamiast po prostu strzelić heada na ryj. Liv jest na Twitchu i YouTube'a, czy tylko na YouTubie? Tylko na YouTubie. Przeszliśmy na YouTube'a, bo teraz livestreamy będą miały formę let's play'ową bardziej. A to oznacza, że będziemy na YouTubie streamować. Chris ma 1400 HP, a Jill niecałe 1000. Okej. Okay. Fajnie wiedzieć. A właśnie. Dobra. Więc gdzie my chcemy iść? Mamy klucz, mamy shotguna, więc jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Chcemy pójść, no pewnie tam, gdzie można wykorzystać klucz. I to będzie na dole? Nie, to będzie na górze. To będzie na górze. Bo pamiętam, że schodziliśmy z góry na dół w sprawie dojścia do tam skrzyneczki czegoś tam. Armor key, dokładnie. Let's go! To było tutaj. Jestem zbyt dobry, żeby o tym zapomnieć.
O mój Boże, o... Dobra, to Richard. Richard, lwie serce. Ja nie pamiętam tego typa w ogóle. Monsters. Potwory, mamo. Należy tylko do elitarnej jednostki policyjnej. Poisonous. Zaraz się ścikam. Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Jemu łapa się już przemienia. Dobra, czyli my chcemy iść tędy. I odblokowały nam się chyba nowe przejścia z tego, co widzę. Tak, zdecydowanie. Nie, nie, to jest na dole po prostu. Dobra, więc musimy zejść na dół, ale możemy przejść górą. I chcemy przejść górą w takim przypadku, bo oczyściliśmy drogę. Dobra, jeżeli zrobię tak, to jedziemy w dobrym kierunku. Dobra, let's go. Mamy shotguna, mamy amunicję do niego, dodatkowe 3 sloty. Jesteśmy zajebiści. Dobra, tędy. I ten... Ty? Nie! Przejdę tą drogą, bo tu jest przejście, gdzie nie ma przeciwników. Więc szybciej przejdziemy. Zobacz tego beża, którego dzieją, to taki stan nie będziesz lud. Pewnie padalec jakiś, kuźwa, pizda. Pizdeczka, padalec, a nie jakieś, kuźwa, anakondy, snake'i, wunsze. Widać, że z Richarda tam pizda lwie serce. O mój Boże! Skąd ty się tu wziąłeś, śmieciu? Fuck you! O mój Boże, jak ja nienawidzę takich akcji. To, o czym mówiłem, kiedy normalnie sram, bo przez przejścia, przechodzę przez przejścia, gdzie nie powinno być przeciwników, a są. I to tamten typ walił w drzwi wtedy. Dobra. Tędy schodzimy, tak? Tak. Jak mi coś znowu wyleci na łeb, na ryj, to się zestram. Nie wstaniesz, prawda, śmieciu? Dobra. Tutaj mamy wejść, bo już mi się gubi wszystko. Tutaj mamy wejść. Let's go! Nie to! O mój Boże, myślałem, że drzwi są zamknięte. Prank on you, XD. Tia! Nie możesz być niczego pewnym. Dobra, i co ja mogę tutaj znaleźć? Antydota? Cokolwiek? Halo, gro? A nie, tutaj pewnie. Tu. Serum. Czy chcę wziąć serum? Tak, wsadzę sobie w dupę. Dobra. Kombinacja. Bum, bum, bum. Będziemy pewnie potrzebowali miejsca w ekwipunku na nie wiem na co. Nie przyda nam się to raczej teraz? Mógłbym uzupełnić. Dobra, schowam to. I wezmę sobie leczenie. Wezmę sobie leczenie, bo... chuj wie. Serum stracimy, jak mu damy. Więc... mapa, no to wracamy tą samą drogą, de facto. Mam nadzieję, że nic tam mi przy okazji nie wyskoczy. Powinienem zapisać grę, prawda? Chuj, jebać, to nie ma czasu. Dobra. Jeżeli na mnie coś wyskoczy, się wkurwię. Let's go! Przejdę tędy. Przejdziemy tędy. Czy chce się podleczyć teraz? Jesteśmy fajni, mimo że zostaliśmy ugryzieni. Jebać to. Jebać to. Let's go, let's go, let's go! Na ratunek by się szło. Czemu mam wrażenie, że te drzwi się nie będą chciały otworzyć, jak tak długo ciągnie za klamkę? Dobra. Będzie tylko jedna droga, którą będziemy mogli przejść. To jest ta droga. La 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 la, ty i ja. Skończy się tak, że on będzie już zombiakiem, prawda? 100%. A ile serum nam się przyda na, nie wiem, na anakondę, czy chuj wie co. Właśnie, by the way, którędy przejść do niego? To jest tędy, prawda? To jest ta droga. Tu otworzyliśmy klucz i był ten dziobal.
A, żyje. Jeszcze. On ma rękę zombiaka już. Jill, here's my radio. Take it. Nie miejsca w ekwipunku. Przemienia się. Dostałem achievement, przedłużanie tego Delaying the inevitable. Przedłużymy, no jebać to. No i dobra, no. On umrze, ale nie tak szybko w takim razie. Zobaczmy jak interakcje. Ten jaki mam muły teraz. Siwa. Czy co, mamy iść do, po tą anakondę, tak? Anakonda don't. Idziemy. Zobaczymy co go ujebało. Mamy 9 naboi. Albo 8. Matematyka nie jest dla mnie. Spooky. Znaczy mówił tylko o anakondzie, nie? Bum! Nie zabiłem go. Wstaniesz? Dobra, technicznie jest timer, nie musimy teraz go zabijać. Zamknięte. Potrzebujemy tarczy, okej. Tu jest dość ciemno, a ja schowałem naboje. Niedobrze. Odgórnie wskazujesz biednego Richarda. Ej, gdyby nie miał głos jak pizda, to może, wiecie, może bym miał więcej wiary w niego. Ale hej, pamiętajcie, złota zasada. Trzeba oceniać ludzi po okładce, nie? Jeżeli książka ma brzydką okładkę, znaczy, że jest chujowa. Taka jest prawda. Więc no sorry, no zobaczymy. Jeżeli nie mam racji, w takim przypadku on przeżyje i będzie mieć z Jill dwójkę pięknych dzieci, które będą miały w połowie rozjebaną dłoń. Bo geny przychodzą z ojców, nie? Ogólnie jest tu ciemno, żeby zobaczyć cokolwiek. Nice. Czy mogę komuś rozjebać łeb, jak już leży? Czy muszę go podpalić? Amputuj rękę. Wsadzę mu ją w dupę. Yeah. Dobra, przyda się benzyna. Przyda się benzyna. Będziemy się tędy wracać, więc on na pewno się zdąży przemienić. Dobra, mardeczko, słuchaj, jest taki deal. Ja teraz pójdę... Nie wiem gdzie! Gdzie tu mogę znaleźć jakąś benzynę? Musimy znaleźć benzynę. Szukamy benzyny. Tak jest nasz plan. Szukamy benzyny, spalimy te zwłoki. Zabezpieczamy się przyszłościowo. Pamiętajcie, gramy kobietą, protekcja jest najważniejsza w tym przypadku. Tu jest w ogóle przejście jakieś. A, pamiętam to przejście. I nie wiem, co tutaj nas czeka, ale najpierw zapiszę grę. Tak, bo tutaj, jeżeli możemy podejść... wow, nie pamiętam jak się tłumaczyło, wow, nie wiem, uznajemy, że coś złego dla tych, którzy przeszkodzą mojemu snu. I tu jest guzik, czy nacisnąć, czy nie. Kliknę na nie, spierdalać. Nie wiem, co nas czeka, jak nacisnę, pewnie kłopoty. Zapiszemy przed tym grę. Bo nie będę tego wszystkiego powtarzać. Tylko dlatego, bo jestem ciekawski, okej? Okay? Tu będzie przejście do schodów, do safe zone'u. Woe biada. No, byłem blisko. A nie, to jest co innego. Nie, to dobrze zapamiętam. Tu jest to przejście do tego. Jej. Schodzimy do... O, i teraz będą zapasy. Widzę list. Okej. Zostawiłem ci trochę naboi w pomieszczeniu po prawej. No, jeżeli będziesz w tarapatach, weź się. Biada, cierpienie itd. No. Nikt będzie. Więc napełnimy to, tak. Czy chcemy uzupełnić, tak. Ile zostało? Nie ma już nic. Ale mamy dwa razy ten. Więc możemy pozbierać to wszystko. Czy chcesz wziąć handgun magazine? Yes, I do. Tak, oczywiście, że chcę. Dawaj. Więcej first aidów. Otworzymy to.
Dobra, schowam to. To nam się nie przyda na ten moment. Schowam na razie spray, bo po prostu chcę pochować resztę przedmiotów, która tutaj leży. Tego nie będę chować. Jeden spray sobie zostawimy, bo warto mieć pod ręką. Ten grobowiec będzie waszym grobowcem, jak mają klasy. Chce nie. Bym tylko wiedział, o co chodzi. No ale mniejsza. Więc zużyjemy tą jedną benzynkę. To schowamy. Jeszcze wezmę shotgun shellsy. Przeładujemy sobie. Zajebiście. Panie, easy game, easy life. I co dalej w takim razie? Zapiszemy grę. Zobaczymy, co tamte pomieszczenie nam da. Dziwny tower driver, mogę zapisać, czy chcę zużyć? Tak, chcę zużyć możliwość zapisania. Jej. Jej. Zapisaliśmy. To z Asterixa i Obelixa. Dawno nie oglądałem, ale filmy Asterixa i Obelixa pamiętam, że były zajebiste. Let's go! Spalimy te zwłoki. Najpierw, bo potem zapomnę. Albo nie, najpierw będziemy przez te duże drzwi. A potem zobaczymy, co się tam kryje. Jesteśmy blisko, więc jak umrzemy, to szybko wrócimy. Brzmi jak plan. Nie wiem, jak wy myślicie. W ogóle czuję dobrze ze streamowania teraz na YouTubie takiego let's playowego. Mam wrażenie, że mam dużo lepszą interakcję z wami niż to było wcześniej, mimo że podejrzewam, że jest dużo mniej osób niż było na Twitchu. Podejrzewam, bo nie widzę nawet. Mam tak rozstawiony layout, że nawet nie widzę i nawet nie mam jak sprawdzić, co i jak. I zaraz to też jest zaletą, bo wcześniej się za bardzo przyjmowałem, o, czy dzisiaj jest dużo widzów, o, czy dzisiaj jest mało widzów, jak mi lepiej idzie, jak mi gorzej idzie. I to często potrafiło demotywować. Ale jak to siedzę, gram sobie w grę i czuję zajebiście. 12 osób. To znak mi spoko jak na YouTube. Dobra, naciśnijmy, zobaczymy, co się dzieje. Uciekłem. Imbifor drzwi zamknięte. Czyli co? Mogę się teraz wrócić? I to dalej będzie puszczało dym? Sam koronawirusa. RIP. Okej, czyli po prostu oberwałem. Po prostu oberwałem. Dobra, śpiący rycerz. Coś tutaj trzeba będzie zrobić. Mogę to przesunąć. Może muszę to wsadzić z powrotem. Może? Wracaj do swoje miejsce, gnoj. O ty mendo pieprzona. Okej. To jest jakaś łamigłówka. Dobra, czy jak ruszę tego, ta dwójka ma interakcję. Jeżeli ruszę tego, ten ma interakcję. Po przesunięciu tego, tamty się chyba też wysunął? Ten się wysuwa po przesunięciu tego. Dobra, muszę ich wszystkich schować. Wtedy oni będą chyba zagradzać dymy ewentualnie. O, udało się, jestem zajebisty. Dobra. Okej, nie mogę dosięgnąć tego czegoś. Dobra, teraz nacisnę. Udało się! Hej! Jak to jest być skrybą? Zajebiście, panie! 10 na 10. Tajemnicze pudełko. Czy chcę wziąć tajemnicze pudełko? Tak, chcę. Egzaminacja? Tu jest miejsce na coś chyba. Albo mi się zdaje? Oglądam, nie widzę żadnej dziury. Serduszko, jakieś znaczki. Mogę to po prostu otworzyć? Jedna tabliczka pisze: Sunshine will awaken me. Słońce mnie obudzi. Mam poświecić latarką, czy co? Dobra, stwierdźmy, że jebać to. Idziemy stąd. Idziemy stąd, bo śmierdzi. Ludzie, którzy podali mi pomocą dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam i co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkanie wpłynęły na nasze życie. A, to było do... Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu, najbardziej powiedziałbym, że ludzi. To jest jakiś cytat? Nie czaję, sorry.
Może będą jeszcze inne tabliczki w sumie. Jeszcze żyję. Kiedy zdechnę, śmieciu. Podwalimy te z boki, póki pamiętam. Dobra. I before się przemieni, abym się wkurwił. Ja pierdzielę, co za śmieć. Wypierdalaj. Wypierdalaj. Naprawdę? 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 Nie było mnie przez chwilę tutaj. A, potrzeba 15-20 minut, żeby się przemienili. Fuck you! Ta pieprzona gra. On się przy pierwszej możliwej okazji przemienił. Specjalnie poszedłem po benzynę. Tu jest może coś napisane? Nie. Jest tylko jedna tabliczka chyba. A nie, jest guzik jakiś. Dobra, coś nacisnąłem. Może się tabliczka zmienia? A nie, dobra. Sunshine will awaken mi, jedno się świeci. Więc... muszę nacisnąć... to, co pasuje... Co by się stało, jakbym... Dobra, jebać to. To? Chyba to. I? Tak, chcę nacisnąć. Co by się stało, jakby się księżyc zaczął świecić? Maska. Maska śmierci. Maska bez oczu, nosa i ryja. Okej. Okay. Zajebiście. Wiem, gdzie to nawet wsadzić. Na twarz Dio, oczywiście. Sono cino sadame. Richard sobie odpoczywa. Dobra. Dobra, idziemy na cmentarz. I reject my humanity, czy to było dużo nawiązanie? Maybe. Yes. Ja bym dał ją Richardowi. A mnie kwestionowali, jak nie miałem wiary, że przeżyję. A chcą mu dać maskę śmierci, nie? Co za koledzy. Najlepsi. Najlepsi na świecie. Dobra, let's fucking go. Idziemy na dół. Bo zło się przebudzi. Co to było? Dziwne dźwięki. Zło się przebudzi, jak wsadzimy wszystkie maski. A mamy tylko jedną z czterech, więc ogólnie jebać system, jebać biedę. Jej. Gdzie ją wsadzić? Bez ryja, bez wszystkiego. To jest chyba to. Dobra, co powiedzieć na to, żeby wsadzić to tutaj? Jej. Okej. Sayonara. I will never forgive the Japanese. Za stworzenie takiej gry? True. Big true. Za takie sterowanie im nigdy nie wybaczę. Tu nie mogę przejść. Czy jest jakieś to inne przejście, które mogę ominąć? To wygląda jak kolejna maska, czy jakieś inne gówno. Dobra, jebać, to idziemy stąd. Idziemy stąd, bo śmierdzi. Czy to trumna pewnego blondyna? Ej, nie kłamałem. Jak mówiłem, komu dajmy tą maskę. Nikt mi nie wierzył. Nikt mi nie wierzył, póki nie założyłem tej maski. Póki nie wsadziłem maski na mordę. Dobra, co my chcemy tutaj zrobić? To jest bardzo dobre pytanie. Ogólnie mamy parę opcji do wyboru. I chyba jedną z tych opcji jest pójście dokładnie naprzeciwko. Opcją też byłoby zapisanie gry. Kamera jest fantastyczna, ale ten shot na schody jest naprawdę genialny. O mój Boże! Czy my naprawdę chcemy tędy przechodzić koło tego jednego jebanego zombiaka? Czy ja chcę to robić? Może go zabijmy, żeby po prostu mieć go z głowy, żeby się tym nie przejmować na przyszłość. A nie, to nie jest to przejście, dobra, pojebałem się. Let's go! Mogę to przesunąć? Au! Ej!
Ding. Oczywiście, że chcę. Dawaj mi ten kaktus. Też mogę przesunąć? Nie, tego nie mogę. Tam to przesuwałem, z tego co pamiętam. Przesuniemy profilaktycznie. No, to tyle. Idziemy. Dobra, to dlatego było czerwone w ogóle przejście. Neo. No chodź, śmieciu. Mogę tu przejść. To są rzeczy jakieś do pozbierania. Ja mi się chcę srać. Dobra, wiem jakie rzeczy i chyba nie chcę z nich skorzystać. Co to za dziwne dźwięki? Jestem bardzo odważnym chłopcem. I boję się wszystkiego, co wydaje dźwięk. Spierdalam. O mój Boże! Nie wiem, gdzie poszedłem. Psy. Fuck! Fuck! Fuck you! Jak to? Przeżyłeś? Fuck! Chciałem go zajebać. Nie! Jest ich coraz więcej! Dobra, jebać to. Jebać to? Jebać to? Jebać to. Nie, nie, nie walczymy. Mamy jedną apteczkę. Dobra, tamtędy nie chcemy iść. Caution, jeszcze jest ok chyba, w miarę. Powinienem chyba oszczędzać amunicję do shotgunu na bossów ewentualnie, będąc szczerym. Dobra, tamtędy nie chcemy iść, tam jest niebezpiecznie. Tamte przejście jest wykluczone z użytku codziennego. I podejrzewam, że będziemy musieli tam... Nie, tam było wyjście do psów, to nie. Nie musimy tam iść, jebać tam to przejście. To nie jest przejście, którędy chcemy iść. Gdzie możemy pójść? Mamy klucz. Podejrzewam, że tam, gdzie jest na te czerwone przejścia, to są blokady, ale... Pójdźmy od drugiej strony. Pójdźmy od drugiej strony, tam, gdzie na początku umarliśmy, hehe, na samym początku gry. Tam było dużo zamkniętych drzwi. Może tamtędy będzie droga. To było gdzieś tędy. Równocześnie, jak będziemy mieli zapis, skorzystamy z niego, bo... Robi się niebezpiecznie. I to mi się nie podoba, że się robi nim... Teraz będę się bał pójść gdziekolwiek swoją drogą. Tu było coś z tym zegarem. Kiedy dwa będą równo sześć. A nie, to chyba chodzi o godzinę. Kiedy dwa przelecą przez siebie równocześnie, to... Chuj, jebać to. Chwila, to jest emblem! To ja już wiem, skąd miałem na Chrisie emblem. O mój Boże, to może nam się przydać. Dobra, to nam się może kiedyś przydać, więc idziemy akurat do safe zone'u prawdopodobnie. Więc okej. Okay. Dobrze, że zauważyłem to. Typewriter, tu jest też zapis. Okej? Okay. Ale pójdę do boksa. Myślę. Czy jeszcze nie podnieśliśmy wszystkiego swoją drogą? Tu mi mapa pokazuje, że nie podnieśliśmy wszystkiego. Więc się rozejrzę.
Bo czemu by nie? The only movement is the... Okej, okay, jedyny... Nie? Zapalniczki użyć? Nie. Dobra, tu możemy zapisać grę. Ksaw, proszę cię, bo tak zerkam to są czasami na czat, ale przy każdej możliwej okazji, kiedy jest jakakolwiek niewiadoma, ty podajesz odpowiedź. Rozumiem, że chcesz pomóc w razie, gdybym się gubił czy coś, ale spoilujesz hardo. Więc... Doceniam protipy, ale w momencie, kiedy naprawdę się gubię i nie wiem, gdzie iść. A na razie jeszcze mamy dużo drogi przed nami, do której mam zamiar wkroczyć i mam różne plany. Nie wiem, co tutaj znajdę. Tu jest bałagan. Mam się niby jak leczyć. Dobra. Tu jest bałagan. Do co ten zegar, zdziwiłbym się, gdybyś musiał mieć systemową odpowiednią godzinę jak na zegarze. Podejrzewam, że nie, ponieważ ta gra wychodziła na konsolę, a tam chyba czegoś takiego nie ustawisz. Więc... To byłoby dość nierealne. A tu mnie zaraz jakiś zombiak zajdzie. 100%. Może nie. Dobra. Tu na pewno jest coś do zdobycia. Bo jest tam pomarańczowo. Znaczy no jest to na pewno do save'u, ale... To tyle? Nie wierzę. Czekajcie, czekajcie. Ta kamera mnie tak wkurwia. Gdyby chociaż się obracała tak, żeby mi nie pierdzieliła sterowania. Tędy wyszliśmy. Mogę tutaj zajrzeć? Nie, nie mogę. Mogę tutaj przy... O mój Boże! Tu będzie coś. Na pewno, na przyszłość. Będziemy musieli zdobyć jakiś trunek. Dobra, idziemy stąd w pizdu. Coś jest napisane na obrazie? Commemoration the completion of the... Commemorating the completion of the mansion. A, dobra, to jest jakiś obraz. Dobra, idziemy z tego pomieszczenia, tu nic nie ma. Poza zapisem. To się może przydać? Kiedyś, jak nam się zabraknie ich? Może? Trendy teraz. Jeżeli pójdę tędy... No to tam będę blisko rzeczy, które mnie interesują. Tędy przejdę jeszcze? Nie, zamknięte z drugiej strony. Tędy nie chcę przechodzić. Tu są okna, błagam. Niech mi nic nie wyskakuje na ryj, dziękuję. Masz rację, zagadka z grami jest znacznie ciekawsza niż przypuszczałem. To nie piszcie, dobra? Odkryjemy to z czasem. Kruki. Kruki śmiecie. Mogę je zestrzelić. Co się stanie, jak ich zabiję? Kuźwa mać, zamknąć mordy. Śmieć. O mój Boże! Chwila. Nie. Ile mam życia? Jest, okej. Okay. Zabijmy je. Wypierdalać. Wiecie co, nie żałuję na to amunicji. Zejdźmy na dół, będzie łatwiej ich trafić. Jebać to, jebać stratę życia. Jeszcze żyjemy. Wypierdalać. Jeszcze żyjemy, nie robią obrażeń. Wypierdalać. Won. Danger. Nie, jeszcze nie ma. Wypierdalać. No co, taki cwany jesteś? Wypierdzielać. Danger. Nie ma, jeszcze nie ma. Boom. Bum. W końcu. Siema, amunicja, co u ciebie? Wiecie co? Warto było. Kuźwa, warto było. Mamy dużo amunicji na razie przynajmniej. A przynajmniej nie będą mnie kurwiać. Nienawidzę tych kruków.
Widzisz co? Ja wiem, że to nie było opłacalne. Ale czuję dobrze. Czuję bardzo dobrze. Let's go. Czuję satysfakcję. Czuję dużą satysfakcję i uważam, że cena, którą zapłaciłem, była good enough. Użyję tego i założę to. Bo tu będzie ten sukinsyn. Kuźwa! Wypierdalaj. Ma mało życia teraz. Nie wiem, czy jest martwy. Jest martwy, dobra. Jest okej. Mogę nade przejść? O, mogę! Myślałem, że to są drzwi zamknięte. I główny boss z Resident Evil przyjdzie i ci wyjebie z kiego twojego zabite kruki. Tak będzie. O, ja tędy miałem iść tak, by the way. Nie spalasz go, on był już przemieniony. Więc... Ktoś mi tam pisał, że... przemienieni chuja zrobią. Po zabiciu. Że te pierwsze się przemienią, a już jak już jest przemieniony, no to... To jebać. A można rozpoznać po tym, że przemienione są zajebiście szybkie. Dobra, na razie to chowamy. Wezmę to. A to jeśli kruki też się przemienią. Nie przemienią się, okej? Nie przemienią się. Nie. Nie przemienią się. I na tym skończmy. Dobra, mam mało, naprawdę mało amunicji do shotguna, więc będziemy z tym bardzo oszczędni. Chodzimy teraz z pistoletem. Kruki to było genjutsu i Itachiego. Ha. Jebać go. Like a boss. Dobra. Tak chcę napisać grę. Przeszedłem bardzo dużo. I nie chciałbym stracić tego. Jebać Itachiego, pizda, kurwa. Dobra. Boom. Ciank. Bam, siera, bum, bam, bum. Najgorsze jest to, że mam dużo tych itemów do użycia i nie mam pojęcia, gdzie mógłbym ich użyć. Nic mi się nie kojarzy z... No nie wiem. Obejrzę jeszcze ten drewniany coś. Bo nie pamiętam, czy go oglądałem, a może się do czegoś przydać. Egzaminacja. Nic ciekawego, nic ciekawego. Do czego to będzie? Nie wiem. Ale chowam, jak znajdziemy coś, co będzie wyglądało, jakby było wymagało tego użytku, to whatever. Dobra. Idziemy. Idziemy szukać przejścia. Gdzie idziemy? Tu nie mogę, tak? Jest zamknięte. Potrzebuję emblemu z helmetem. Mógłbym przejść tu? Może tutaj coś będzie? Nie. Tam było przejście z helmem. Chyba. Tu może coś będzie? Zamknięte z drugiej strony. Ten lustra w ogóle. Dziwnie ułożony. O, siema Eniu. Dobra, więc nie chcę wracać się pod... Dobra, to nic nie zdobędziemy, to niczego nie ma. Chwila, czy to się zalicza jako pie... Nie, to się nie zalicza jako to. Idziemy stąd. Idziemy, ta połówka już nas nie interesuje. Tutaj nic nie ma i nic tutaj nie będzie. Przez na pewno długi czas. Więc jebać. I teraz chcę być na górze czy na dole? Coś ominąłem! Ale co? Dobra, na pewno nic tutaj. Przejdę tędy. I tędy? Tymi drzwiami dawno nie przychodziłem. To były zamknięte drzwi.
I już nie są. Więc hej. Hej. Let's go. Oh fuck me. A to jest koło tych przejść, nas atakowali z zewnątrz, nie? O ja pierdolę, o ja już tego żałuję. Na szczęście zapisałem grę. Dobra. Co to było? Roślinka. A, amunicja. Czy... Wiem, że jest zrobione ze szkła ten stół. Dawaj mi amunicję. Akurat tyle, ile naboi zużyłem na kruki. Tu nic nie ma, dobra, na razie jesteśmy bezpieczni. Raczej psy tak wysoko nie skoczą, żeby wskoczyć tutaj, co nie? Tak, podejdź do niego w taki sposób, tak? Powąchaj go! Może nie żyje akurat, nie? Może się na ciebie nie rzuci, może ci nie odgryzie gardła. Forest has given up the ghost, co? Wygląda, jakby była martwa od dłuższego czasu. Czyli co, nie wstanie? Dawaj mi ten grenade launcher. Na pewno nie wstanie. Nożyk. Widzę nożyk. Myślałem, że będą z nami przez szyby wpadać. Dobra, ale mamy wyrzutnię granatów. Kurwa mać. Forest nazwa gościa, tak? A, okej, okay, dobra. Dobra, nie będziemy używali tego absolutnie. O, roślinki. Co to było? No chyba kurwa kpisz. Wypierdalaj. Jesteś martwy czy nie? Nie mam miejsca nawet na te roślinki. Leroy. Nie będę tutaj wracać już nigdy, prawda? Są roślinki, ale w sumie wyjebane. Nie wygląda, jakbyśmy wszystko podnieśli. Wiecie co? Profilaktycznie. Mamy, to korzystamy, okej? Okay? Spalimy go. Jebać go. Spalimy go. Ludzkość tego wymaga. Jak to nie jest wymagane? Chcę spalić jego zwłoki, ponieważ śmierdzą. O mój Boże. Are you fucking kidding me? Czyli co, on się nie przemieni? Gra mi odmawia. Nie mogę spalić. Stoję nad jego zwłokami. Wącham jego martwe kule. A on nic. No, nie spalimy go. Pewnie będzie wracać i będzie chciał nas zabijać. Bo jest bardzo niegrzecznym chłopcem. A, ja w sumie wiem, czemu mam na czerwono to, bo nie podniosę nam tych maszynek. A dobra, masz granatnik. Owszem, mam. Dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd i nie wracamy. Zero wsparcia dla nieliniowych graczy. Jak to nie potrzebowaliśmy emblemu Swordu, żeby tego użyć. Więc mamy broń na bossa. Feels good, man. Gdzie iść teraz? Jak żyć? Gdzie iść? No tam na pewno już nie ma przejścia dla nas. Mógłbym spróbować przejść tam, gdzie te psy nas goniły. I podejrzewam, że przejście dalsze jest tam, ponieważ no się tam pojawił event, a pojawił się tam event nie bez powodu, prawda? Chodźmy. Zrób zagadkę z zegarem. Podejrzewam, że jeszcze nie mogę. Na razie nie będę kombinować. Na razie mam inne rzeczy, które chcę zbadać, okej? Okay? Chwila. Bo na górze, co my możemy mieć na górze ewentualnie? Jest parę przejść, ale tam nie będziemy mieli wstępu. Dobra, co mamy na dole? Może tak. A nie, to jest na dole właśnie nas goniły. Tu może być przejście. Zamknięte. Helmet, dobra. Czyli od drugiej strony ewentualnie.
A, ja nie mam tamtędy przejścia innego niż przez tamte psy. O, czy ja pewnie nie będę musiał je zabić wszystkie. Robimy to? Głupio byłoby zginąć w tym momencie, albo zresztą z tego. Czemu ja słyszę przeciwnika? Czy on podejdzie? On jest chyba... Wyjebane w niego. Idziemy zabić te psy. Mam niby apteczkę. Czy ja go trafię? Nie widzę go, bo kamera jest zjebana. Dobra. Mam jedną apteczkę i mam dużo życia. Let's go. Fuck you. Dobra. A, miałem nóż. Dobra. Jebać to. Bum! Wypierdzielaj, wypierdzielaj, wypierdzielaj. Śmieciu psie. Bum! Bum! Wypierdzielaj. Zużyłem jeden nóż. Ale mamy dużo życia. To jest ten, którego nożem zaciukałem. No, zauważyłem. Hej. Ale możemy mieć wyjebane. Albo możemy wrócić do niego z nożem po coś. Najgorsze jest to, że tutaj będzie dużo psów. I to może mi kosztować dużo życia. Czy psy też wstają? Chyba nie. Chwila, tutaj nie ma psów? Czy on idzie do mnie, czy co? Jakie to jest przejście? Nie słyszę, żeby szedł. Stary się obudził. Ale... Przez tą kamerę boję się tam podejść. Dobra, let's go. Śmieć. Co, wstaniesz? Nie wstaniesz? Spalimy go. Będziemy tędy przychodzili. Nie to, nie ten item. Bum. Jak to? O mój... Już? Starczy ci? Mogę cię podpalić? W końcu? Jej, udało się. O mój Boże! Naprawdę! Mogę przejść? Mamo? Tam będzie jeszcze jeden, zabijmy. O mój... Ile? Ile? To ma AOE, prawda? To nie ma AOE. Zmarnowałem nabój. W sumie muszę wyciągnąć shotguna. Bo nie mam tyle benzyny. Opa. Nie, 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 nie udało się. Kuźwa mać. Chciałem, żeby złapał. W sensie próbował złapać i podejść mu jednąć chyba. Co jest? Posrało cię, typie. Ej, to jest wymiana życie za rozwalenie głowy. To jest dobry deal. Dobra. Robimy tak, tak? Bum! Easy game, easy life. Ty wstaniesz? Cię podpalę. Dobra. Oni nie wstaną, okej? Okay? Oni nie wstaną.
Dobra, nie jest źle. Więc do normalnej walki mamy to, nie mam benzyny, więc jestem smutnym człowiekiem. Pozwiedzam pomieszczenia, bo może będą kanistry. Tak, jeszcze jeden, hehehe. Może tutaj będzie kanister. O, znalazłem, a nie to gówno. Oj, drobna pomyłka. A jest mi gorąco przez te lampy, które na mnie świecą. Ale hej, chociaż jest dobra jakość kamery, nie? Więc możemy czuć dobrze, dobra. Wy nie wstaniecie, bo was nie ma, bo śmierdzicie. Jej, nie powiedzcie mi, że nie ma tutaj więcej przeciwników, ten nie przejdę. Ponieważ była pułapka, a pułapki są niebezpieczne. Ojeju. Pytanie, czy oni tutaj też powyskakują, skoro tam skakali. Aktualnie po chuja tędy szedłem. A, bo będę musiał potrzebować przejść tam dalej w przyszłości. Prawda? Więc musiałem odblokować sobie to przejście. Bo kiedyś tam przejdziemy. Kiedyś. Po coś. Dlaczegoś. Oh my god. Dobra. Możemy zapisać grę. Nie chciałem tędy przechodzić, ale... Ale dobra, możemy zapisać grę. Więc... No benzyny niestety nie mamy. Więc szkoda. Ale... Możemy wziąć... naboje, które podpalają zwłoki. I po prostu będziemy mogli zabijać ich na hita. Bo czym się różnią? Acid shellsy pewnie zadają więcej obrażeń, więc są dobre na bossów, a podpalające pewnie są zajebiste na zombiaki zwykłe, bo po prostu podpalamy od razu. Więc... Co się stanie, jeżeli... Wiecie co? Nie, najpierw zapiszę grę. Zapiszemy grę i zobaczymy, co się stanie, jeżeli zaekwipuję jeden nabój i drugi nabój. Czy ja stracę poprzednie naboje, czy one zostaną wyciągnięte? Nie wiem, jak to działa, nie chcę stracić. I tak chcieliśmy grę zapisać, więc zróbmy to. Robimy test. Okej, to naprawdę ładny test. Połączmy. Dobra. To są jeszcze inne granaty. Granat shells. Czyli to są eksplodujące, a tutaj mamy podpalające i mamy jeszcze kwasowe. Dobra. To zachowam sobie... Dobra, wiecie co? Wiem co zrobię. Schowamy to, weźmiemy to. Zapalniczkę i resztę sobie na razie zostawię. Nie, na razie nie będziemy tego mieli, bo nie mamy kanistra żadnego. Jeżeli będzie kanistra, się wrócimy. Będę trzymać granatnik z podpalającymi nabojami. Jeżeli będziemy mieli dużo przeciwników, których trzeba podpalić, to w ten sposób podpalimy ich. Na bossa będziemy mieli... Weźmiemy sobie leczonko, bo się przyda, wiadomo. I jeden slot, gdybyśmy mieli coś podnieść. Na bossa będziemy mieli zwykłe naboje. A na kogokolwiek innego nie. Jakoś tak to zrobimy. Dobra. To powinno być szczwane. Swoją drogą, czy to ja mogę coś zobaczyć? To są jakieś zamknięte przejścia. Nie wiem, czy mi mam przejście do nich, ale... O, hej. Tędy była jakaś droga. Blisko save'u, w razie gdyby coś wyjebane, nie? I nie ma się czego bać. A, to było to przejście. O, pamiętam to. Lockpick. Okej. Ja to totalnie olałem. Swoją drogą. On był zamknięty za zamknięty. On był zamknięty. Czy on się zamknął za sobą? Musiałem użyć wytrychu, żeby się do niego dostać. Dobra, to czytaliśmy ostatnio. I tu jest zagadka. Spróbujemy ją rozwiązać. Nie mam miejsca jakiego punktu na to, ale zaraz safe zone jest, więc po prostu schowam rzeczy. Moje jedyne wnioski jest, że to był najważniejszy part i ktoś nie chciał nikogo zobaczyć. Let's continue our investigation. Nie będę sprawdzać, czy mogę dostać obrażenia z tych granatów. Nie chce mi się. Dobra, więc ogólnie tu mamy... B. Specimen. A tu mamy... Inny specimen. Nie mamy miejsca. Jest jakiś przyłącznik, nic się nie stało. Więc się wrócimy i schowam nasze rzeczy.
Schowamy nasze rzeczy i przy okazji podniosę roślinki, które są, zmieszamy je i takie tam, i takie tam. No jak są. Czemu by nie? Jeszcze zobaczę, co tutaj jest, bo nie pamiętam. Tu jest pudełeczko. Leczenie. Okej. Okay. I więcej roślinek, prawda? Aj. Dobra. Więc granatnik tutaj nam nie będzie potrzebny. O, jeszcze saving, pani, ile itemów. Dobra. Jest dużo... Kamero, przestań. Dużo itemów. Wrócimy się, schowamy rzeczy, podniesiemy rzeczy. Tak jest plan. Schowamy wszystko właściwie. Jesteśmy dosłownie pod save'em. Więc nie musimy się obawiać, że coś tam wyskoczy na ryj, prawda? Prawda? Tu coś było jeszcze zamknięte? No, powiedzmy, że nie. Dobra, na dół! Hej! La, 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 la. Hej! Dobra. Dobra. Trzeba się patrzeć na górę pudełka, równo inaczej możesz klikać i klikać. Okej. Więc schowamy to. Schowamy to. Schowamy to, schowamy to, schowamy to. Schowam wszystko, żeby móc podnieść wszystko. Pistoletu też nie potrzebuję, prawda? Wiesz, to dobra, pistolet zostawię. Pistolet zostawię. Bo... nie znasz dnia i pory, okej? Okay? Ta gra jest tą grą i wiecie, i rzeczy. Z tym związane się potrafią wydarzyć, w wyniku czego lepiej mieć coś pod ręką. Nawet jeżeli to jest bardzo drobny coś. Bardzo, bardzo drobny. Ale coś trzeba mieć. Na przykład to. Tak, Green Herb. I weźmiemy to. Red Herb, dokładnie. Od razu sobie zmieszam, będzie miejsce. Combine, elo. Jesteśmy zajebiści. Podniosę tutaj wszystko. Ten medkit w ogóle jest takim dziwnym, bo normalnie w spray czy cokolwiek, no to nam wystarczało na wyleczenie w pełni. Więc może to ma w sobie coś więcej? First aid box. Znaczy pewnie to mnie leczy, ale nie wiem, dziwne. Zapiszę gry i spróbuję użyć. Tak, chcę wziąć się zapisy. Chcę wziąć roślinki. Jestem botanistą. Zbieramy roślinki. Hej. Idziemy stąd. No i zobaczymy, co z tymi przynętami. Podejrzewam, że muszę zamienić je miejscami albo coś. Może się mylę. Tam wszystko zebrałem. Tak, tam wszystko zebrałem. Teraz wierzmy tą zagadkę. Zobaczymy, co się tutaj kryje. Bul, bul, bul. Czy chcę wziąć Lure of Bee? Tak! To nie jest pszczółka, tylko... tylko haczyk, nie? A tam były haczyki, a była prawdziwa. Więc chowam to tutaj. Nie, nie chcę nacisnąć. I tutaj przynętę. I teraz powinno to działać. Nie, nie chcę brać tego. I chcę nacisnąć guzik. Nic się nie stało. Weźmiemy to na razie. Nie będę tego brać. Nacisnę, nic się nie stało. Może... O, tu mamy coś. Fish hook. Może muszę to połączyć z tym. Okej. I teraz to wsadzimy. I teraz przyłączymy. Nie biorę. I nacisnę. O, shalala. I like you, baby. Co? Bo nie, to prawdziwa! Bo... Oh, fuck! Tak.
O mój Boże, ja mam ją zastrzelić? Aktualnie zadziałało. Zdychaj, śmieciu. Ona jeszcze żyje. Mogę ją zdeptać. Mówiłem, że warto wziąć Gnata ze sobą na wszelki. Mówiłem. Windcrest. Poproszę. Dobra. To wszystko tutaj? Mogę sprawdzić na mapie. Tak, to wszystko tutaj. Idziemy stąd. Patrzcie, jaki jestem mądry. Hej! Hej! Hej, hej, hej! Idealnie. Idealnie, fantastycznie, wspaniale. Dobra, więc idziemy stąd w pizdu. I chowamy te wszystkie rzeczy. Nie wiem, po cholerę mi będzie ten krest. Może strzelam, że to są... To jest potrzebne do drzwi na dole. Bo to jest oktagon. A potrzebujemy dwóch oktagonów, żeby odblokować drzwi na dole. Więc nie będę tego brać teraz, bo nie potrzebuję. Ja potrzebuję dwóch oktagonów, więc... Więc po co mam brać jedno? I zapchać sobie slot. Kiedy mogę eksplorować, ale mi łeb boli. Czuję gorączka człowieka. Dobra, chowamy to. Może chcę wziąć acid zamiast... zamiast zwykłych. Bo czemu by nie? To wygląda, jakby zadawało więcej obrażeń. Ognisty i acid, to brzmi jak plan. Czy chcę zapisać grę? Dużo nie zaszliśmy, chyba nie. Dobra, więc... coś jeszcze? Mam jedno lekarstwo. Mamy emblem, fuel, canten, lighter. Gdzie my chcemy iść w ogóle? Mógłbym pójść tam do psów, gdzie są roślinki. I tam było możliwość uzupełnienia kanistra na benzynę. Więc pójdziemy, zabijemy pewnie te psy, zdobędziemy roślinki, będziemy mieli zapas apteczek. I właściwie to tyle. Więc zróbmy to tak. Wezmę amunicję, zapas. Czy chcę wziąć shotguna? Nie, bo właściwie nie mam... Dobra, schowam granaty. Granaty miałem się teraz nie przyda jeszcze. A potrzebujemy slotu. Boom. Boom. Ten brak miejsca trochę boli. Schowam jeszcze to. To nam się nie przyda. I tą apteczkę powinienem schować. Prawda? Nie wiem, czemu mam wrażenie, że ona... Czy ona jest do leczenia? Mogę ją otworzyć. Aktualnie mogłem. I to jest spray. Dobra. Dobra. Niech będzie. Biorę. Czy się rzeczyteka w samolocie nie zaatakowała? O mój Boże. Ja mam zawsze obawę przed osami, pszczołami, tego typu rzeczami. Że mi właśnie gówno zaatakuje. A to podobno boli. Nie miałem nigdy okazji być urządlonym, ale nie chciałbym takiej mieć, okej? Okay? Dobra, idziemy tam do przejścia do psów. Do psów. I... Tu w ogóle coś mamy jeszcze do zbiedzenia. Tu jest coś do podniesienia, to podnieśmy, skoro jest coś. Mamy dużo miejsca wolnego teraz, więc czemu by nie? Lepszej okazji mieć nie będziemy. Hello darkness, my old friend. Patrzcie, tu nic nie ma. Coś musi być. Tylko jestem ślepy. Gramofon stary. Journal, puste strony. Tu coś jest! I nie wyjdę, póki tego nie zdobędę. Ej, come on. Oh! Oh, to były szachy. To jest rasistowska gra. Ponieważ czarne pionki ruszają się jako drugie, przez co mają mniejszą szansę na wygraną. Czysty rasizm. Co mogę powiedzieć więcej? Boli, nie polecam. Ufam na słowo. Dobra, więc tutaj zrobiliśmy wszystko. I ja chcę przejść... Ja chcę być na dole. O mój Boże, przejście będzie tak upierdliwe. Dobra, idziemy. Ja tu tędy? Bo się już gubię. Tędy. Nie, chwilę. O
O mój Boże, muszę naokoło lecieć. Idziemy. Zajrzyjmy może do Jeremiego czy coś. Co u niego, zobaczmy. Jestem ciekawy. Tak już przechodzimy. Co tam, mordo? Odpoczywa. Dobra, ja sobie zdobędę roślinki, jak już tu jesteśmy. Tak, chcę green herby. I tak, chcę green herby. Weźmiemy, to nie będzie mógł się uleczyć, jak będzie umierać. Idealny plan. Najlepszy. Ej, teraz poświęcamy ten czas na eksplorację, okej? Okay? W sensie na uzbieranie naszych itemsów. Bo normalnie tego nie możemy zrobić, bo nie mamy nigdy miejsca. Czy chcę pójść... tędy. Będzie zejście na dół. I chcemy pójść do psów, tak? Żeby mieć benzynę. Nie ten. No na dół. To czyli tak musimy zejść na dół. Po coś. De facto nie wiem po co. To tam był cmentarz. Na cmentarzu nic nie będziemy mieli. I chcę pójść tędy. Tak, chcę przejść tędy. Zbierzemy te wszystkie zioła. Napełnimy benzyną flaszeczkę. I będziemy czuli dobrze. I wtedy mamy parę opcji do wyboru. Znaczy, mamy chyba tylko jedną drogę, którą możemy jeszcze iść. Z tego co się... Nie, zostaw to. Tu też leży w ogóle, abym się zdaje. Nie, to kawałek pękniętego drewna. Jebać. Jebać. Są jedne drzwi po lewej stronie. Jeżeli dobrze pamiętam. Tamtędy nie przejdziemy. Dobra, więc tu. To ja pewnie na nas pies wyskoczy, bo na początku nie chciał wyskoczyć, potem wyskoczył. Już nie wiem jak to działa. Ale no, będziemy się wystrzegali. Tam jest pies. Nie wiem, czy drugi idzie do nas. Slowly approaching. Chyba nie podchodzi. Czy on tędy przyjdzie? Mogę go strzelić? Nie, nie mogę. Dobra, uznajmy, że nie mogą nas przyjść. Przyszli. Sukin syn. No, 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 no. Ktoś jeszcze? Kurwa, nic nie widzę. To był jeden z nich. Mogę ci strzelić jakoś? Nie, zmarnowałem nabój. Jej. Dobra, podniosę te czerwone. Bo możemy je zmiksować. Będziemy mieli miejsce na dwa zielone. Can you pet the dog in Resident Evil? Tak, shotgunem! Boom, dobra. Kombinujemy, tylko żeby nie zjebać. Boom, zajebiście, ale mam apteczek. Tak, chcę napełnić kanister. Ile zostało? Z połowa. Dobra. Podniosę to. Pyk. Ale się wkurwię, jeżeli psy się mogą przemieniać. Ale weźcie, podpalajcie psy, nie? To jest nierealne. Znaczy nie, te ciała nie zostają. Co to w ogóle jest? A boiler. Okej. Okay. Czyli nic z tym nie mogę zrobić. Dobra, ten pies na mnie nie wskoczy. Famous last words. Nic tutaj więcej nie ma. Mogę sprawdzić na mapie. Nie, zwiedzone. Put the dog into the furnace. Powtarzam, sono czy... Dobra, nie. Kolejny Jojo. Ta cała gra to jest jebany Jojo. Nikt na mnie nie wstanie, wszystkich zajebałem, bo jestem zajebisty. Tędy nie przejdziemy. Kruki dojcys. Jeżeli one się wskrzeszą. Nie wskrzeszą się. Tędy nie chcę przechodzić. Tu mogę chcieć. Bo tu są drzwi, których nie otwieraliśmy i po drugiej stronie również. Zamknięte.
I Spencer Family Emblem jest na tym. Okej. Okay. Co z tym mogę zrobić? Mogę sobie w dupę wsadzić. Dobra, zobaczę tutaj, zamknięte. Emblem of Armor. Potrzebuję tego! Kuźma mać, potrzebuję tego. Wiecie co? Tutaj jest przejście znowu, które ma nie wytrzymało za bardzo klamkę. Po drugiej stronie. Wrócimy się normalnie, próbując użyć tej rozwalającej się klamki, bo nie chcę latać naokoło, to jest tak wkurwiające. Mam nadzieję, że to mi się nie odbije czkawką w przyszłości, ale nie będę latać naokoło, nie chcę mi się. I schowamy te wszystkie apteczki, no bo po chuj mi one. Już na bossa się przyda więcej niż jedna, ale jeżeli ta gra ma bossa, to nie ma. Dobra, więc green herby chowamy tutaj. I tutaj, i tutaj, i tutaj. Weźmiemy zapalniczkę. Armor key również. Shotguna na razie nie będę brać. Bo nie mam miejsca na niego. Granatnik. Ale zmienię mu naboje. Na acid. Może to muszę użyć na tamte drzwi, żeby zak... Nie, to byłoby głupie. Dobra, na razie coś takiego. Shotguna nie będę brać, bo nie mam miejsca. Zapiszę grę. Wiecie co? Schowam to. Bo i tak zapisujemy grę. Więc czemu by nie? Połączę to od razu. Zapiszmy grę. Jeśli klamka się rozwala, to po co zamykać drzwi? Nie, może żeby zombiaki nie weszły do safe roomu albo coś. Ale to prawda. To prawda. Po cholerę. Ale cóż mogę więcej powiedzieć? Nasza cała ekipa uciekała przed, nie wiem, jakąś trójką psów, wchodząc do rezydencji, która jest wypełniona koszmarami, złem i wszystkim, zamiast po prostu wyjść, zajebać te psy, nie wiem, spierdolić z tego otoczenia. Schowałem ten granat, nie koniec końców. Dobra, jebać to. Chcę przejść. Nie wiem, ile razy będę mógł skorzystać, ale idę. Więc. I before nie wziąłem klucza, bo jestem idiotą. Na pewno to nie jest po to, żeby to zamienić. Nie. Dobra, idziemy tu. Co my tu znajdziemy? To jest dobre pytanie. Mam nadzieję, że ten klucz nie będzie potrzebny. Kolejne kruki. Tu jest napisane. Przynieś światło prawdzie dla trzech spiritów. Whatever. Ciekawe, że te kruki mi zaatakują, skoro inne zabiłem. Okej, okay, on nosi naszyjnik, jest na czerwono. I switch, czy chcę go przecisnąć? Okej, okay, teraz się świeci. Mogę to zgasić? Zgaśmy to. Dobra, żółty naszyjnik. Nie, czerwony naszyjnik, żółta korona tutaj. Tu jest żółty ten, jak to się nazywa, bransoleta. I oni co chcieli? Daj światło prawdzie dla trzech spiritów. Czyli co, żółte zapalić tylko? Bo światło? A nie, to jest teraz orange. Wiecie co, zapalę wszystko. Co się złego może stać? Famous last words. Czerwone, pomarańczowe. Coś tutaj trzeba będzie więcej zrobić. Jebać to. Miejmy nadzieję, że te kruki nas nie zaatakują. Nienawidzę cię, typie. Ale jest tylko jeden. Czy może być więcej? Jest ich więcej. Dobra, nie będę się z nimi bić. O, to jest po obu stronach.
O, białe. Czyli są różne światła. Tu jest jeszcze jakiś obraz. Liza. Broniona przez trzy spirity. Pomarańczowa bransoleta, fioletowy naszyjnik i zielona korona. Okej. Okay. Dobra. Nie chcę naciskać. Nacisnę to, jak będę mieć wszystko gotowe. Nie. Bransoleta jest pomarańczowa, więc to zostawiamy. Naszyjnik musi być fioletowy. A jest teraz czerwony. Pure white. To nie. Wyłączę na razie to. Bo tu jest białe, a musi być zielone. Jest zielone. I tu jak wyłączę, pewnie będzie fioletowe. Bum, panie, zaorane. Easy game, easy life. Przynajmniej tutaj już nie będziemy nigdy wracać, więc tutaj zabijanie kruków nie jest aż tak istotne. A przez tamte pomieszczenie, gdzie ich zabiliśmy, no to... Hej. Nieraz przychodziliśmy, nieraz mnie wkurwiało. Naciskamy. O chuj. O chuj. O, maska. Maska. Death mask, dawaj mi to. Mogę tędy przejść? Lockpick. Od drugiej strony nie mogłem. Czy co, Chris nie mógłby sobie tak po prostu przejść? Musiałby naokoło, wow. Wow. Dobra, idziemy. Idziemy, chowamy. Jeszcze dwie maski. Czy co, tutaj pewnie będzie finałowy boss. Czy co, ta gra ma tylko jednego bossa? Nie, bo był jeszcze jakiś wielki wąż, kurwysyn. Dobra, ta maska co ma? Tylko usta, tak? Tak, bez ust. Która nie ma ust? Ty nie masz ust? Nie, ty nie masz oczu. Ty nie masz mordy. Dokładnie. Dajemy tobie. Elo. Leje się krew. Leje się krew bardzo. Coś tutaj znajdę może? Oko za oko, ząb za ząb. Okej. Idziemy. Nic tam nie straszne, że się tak wyrażę. Poza rzeczami, których się boję. Dobra, tutaj definitywnie nic nie mamy. Pewnie nowe eventy się odblokowały z zaniesieniem nowej maski, tak swoją drogą. Wyskoczy więcej psów, więcej rzeczy. Ciekawe, kiedy będziemy potrzebowali legitnie tego granatnika. Zobaczmy, czy to coś na dole nie ma czegoś, czegokolwiek nie ma. Dalej w ogóle będę potrzebować tego klucza. Do czegoś. Gdzie nie użyliśmy? Gdzie jeszcze nie użyliśmy? Gdzie może się przydać? Tu są jakieś zamknięte drzwi. Możemy spróbować tam podejść. Chodźmy. Chodźmy. Zróbmy to, chodźmy. Spróbujmy. Dziwne dźwięki. Kiedy dwa będą równe. Droga do... Coś tutaj mogę zrobić? W sensie... Trzeba to jakoś wyregulować? Ten zegar? Będę musiał zobaczyć, jakie mamy itemy. W skrzynce, które zebraliśmy. Mamy dużo itemów, które trzeba jakoś wykorzystać, nie wiem gdzie. Będę musiał naprawdę się mocno nad tym zastanowić. Dobra, tędy przejść? Zamknięte z drugiej strony, or for fuck's sake. Dobra, jebać, to tutaj nie zdobyliśmy wszystkiego. Więc rozejrzyjmy się, może znajdziemy jakiś item potrzebny. Bo tą okolicę totalnie olewaliśmy. A, tutaj jest coś do zdobycia. Zapis. Czy mi zależy? Dobra, podniosę. Zobaczymy, czy będzie na zielono. Nie jest na zielono, to nie jest wszystko. Coś tutaj jest jeszcze. Piano? Może na pianinie coś jest? Drogo wyglądające pianino. Wow.
tutaj coś jest. Wina? Wina Tuska. Wina, co to było? Ooo. Ooo. Musical score. Okej. Okay. Jak będę totalnie w kropce, to będę prosił o tipy pod tym względem. Właśnie tipy są fajne, kiedy jestem totalnie w kropce i no wiecie, nie chcę stać w miejscu, ale mam pomysły, gdzie mogę jeszcze iść. Więc póki mam pomysły, co mogę robić w tej grze, a ciągle progresujemy w ten sposób, bo odkrywamy miejsca, do których nie szedłem, do których muszę pójść, bo ta gra jest tak skonstruowana. Więc póki jeszcze wiem, co robić, to spoko, nie? Musical score. To wygląda jak drzwi. To wygląda jak drzwi, które przynieśliśmy. De facto. Czy mogę użyć tej sonaty na pianinie? Nie. Coś tutaj może jest napisane? Coś jest napisane. Nie, to jest. Wtedy przejść nie mogę. Tutaj nie ma nic. Tu może coś ominąłem? No nie, tu nie ma nic więcej. Dobra, na razie to zostawię. To na razie zostawię. Podejrzewam, że tych przedmiotów będę potrzebować gdzie indziej. Może połączyć to. Te itemy. O! Ale będę musiał iść do pudła. Dobra. To może mieć sens. Może to muszę jakoś połączyć. Dostanę jakiś item, który będę mógł połączyć z... wykorzystać z pianinem. Tu jest wyłączone. Tam na dole chyba nic nie ma, ale zejdę, bo czemu by nie. A nie, ja tutaj odblokowałem przejście, okej. I tu był zombiak jakiś chyba. Ta, tu był zombiak. Którego mogę olać swoją drogą. Taj, nie było prądu, przez to nie mogłem tutaj nic zrobić. Dobra, jebać to. Nic do zebrania nie mamy. Tutaj nas nie obchodzi. Musimy jakoś zwrócić prąd, a nie mamy jak, więc whatever. Więc idziemy stąd w pizdu. No nie wiem, idziemy do tego pudła. Połączymy to i może coś zrobimy z pianinem. To brzmi jak plan. Przy okazji mógłbym mi przejść jeszcze naokoło. Czy mógłbym? Nie, nie mogę przejść. Chwila. Jest zejście... Są jedne drzwi, którymi mógłbym ewentualnie przejść. I są koło zapisu, do którego chcę iść. Więc chodźmy. Bo i tak chcę iść do pudła. Więc czemu by nie? Tędy tak, tędy tak. Naokoło muszę. Zabijaków po drodze nie powinno być, bo wszystkie spaliliśmy, zabiliśmy. Słyszycie tą ciszę? Tą piękną ciszę. I nie macie okruku, więc się nie wskrzeszą. Ha, 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 ha. Ta piękna cisza. Jestem taki dumny z siebie, że je zabiłem. O mój Boże, same profity. Tam, gdzie był klucz, na pewno nie mamy jak przejść, bo tam był, pamiętam, że trzeba było mieć hełm. O mój Boże. Dobra, wiecie co? Jebać go! Jebać się! Fuck you! Nie, ty grubasie pieprzony. Czy ja dwóch zabijałem? Dobra. Jesteś martwy, czy nie jesteś martwy? Nie widzę krwi. A to oznacza, że jebie ci z... Dokładnie. Fuck, nie trafiłem? Dobra, zabiłem. Teraz zabiłem. Reload! Jest krew? Nie widzę krwi. Nie widzę krwi! Czy on stanie, jak ja podejdę dopiero? Sukinsyn? A może jest martwy? Nie widzę krwi! Dobra, jebać go. I tędy nie przejdziemy, bo jest zamknięte od drugiej strony. O, nie spotkamy zombiaków, bo wszystkich zabiłem.
Tego zabiłem widocznie później. A. O, ten się nie liczy, okej? Okay? To jest dobra morda. Co ja będę leciał naokoło? A się poce jak cholera przez to oświetlenie. Ale chociaż ładna kamera. I to się liczy. Wiesz, to się liczy. O, co na dwa przejścia. Okej. Zajrzę tamtego drugiego. Bo nie pamiętam, co tam dawało. To tu, tak? Zamknięte. Helmet. Dobra, również hełm. La 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 la. Tu było napisane, że ciało... Ta, on jest podobno martwy od dłuższego czasu, nie? Ale tak samo było z tamtym ziomalem. Dobra, chyba jest okej, faktycznie. It's safe. Podniesiemy tą tabliczkę. Podniesiemy tą tabliczkę. Zobaczymy, co będzie, co będzie, co będzie, co będzie, co będzie, co będzie, co będzie. Chodź. Spróbujmy w ogóle podnieść te wszystkie itemy, które mamy i nie wiem, spróbować coś z nimi zrobić. Jakoś połączyć je wszystkie albo coś. Może są jakieś kombinacje, nad którymi ja w ogóle nie próbuję panować. Kres to raczej nie będzie z czym łączyć, ale i tak to wezmę. Dobra, mam wszystkie przedmioty, które są do czegoś. Więc tak, nie wiem, to połączyć z tym może? Nie mogę. Dobra. Kombinacja. Pak, nie. Pak, nie. Pak, nie. Dobra. Tak? Nie mogę tego połączyć. Chyba, że z tymi dwoma rzeczami powinienem podejść? Hejka, Kamros, mam nadzieję, że nie będziesz potrzebował, ale jak coś to mów, to coś ci podpowiem. Ale chyba lepiej jak sam dojdziesz co i jak. Więcej radości. To prawda, jak będę potrzebować pomocy, na pewno się zapytam was. Dobra. No dobra, nic z tego nie mogę połączyć, więc schowamy to. Wooden Mount Musical Score. Pewnie to muszę położyć na pianinie, a to potem na tym. Bo z tego co kojarzę, te książki się kładzie na jakichś drewnianych gównach. Więc tak to zrobię. Tak to zrobię, ludziska. To ma logikę jakąś w sobie, więc wykorzystajmy tą logikę do zrobienia logicznych rzeczy. Związanych z myśleniem i logiką. Bo jest to wtedy bardzo logiczne. Tak to zrobię. I jeszcze zbadam jedno pomieszczenie, do którego chciałem pójść, bo... Po cholerę ja to... Mogę jakoś to... O mój Boże. Co ja najświętszego zrobiłem? Wholesome YouTuber, takich potrzeba. Hej! Weź, przestań, bo się zarumienię. A to może być objawa infekcji. I wtedy co? Przyjadą po mnie, zawiną mnie w kaftan? I kto wam będzie streamować? Ha? Pomyśleliście o tym? Actually, nie mam miejsca w ekwipunku. Dobra, zapiszmy to. Żeby się nie okazało, że cały ten progres idzie w pizdu. Fuck, go back. Dobra, override. Override. Boom. Chowamy to. Dzisiaj zrobimy troszeczkę dłuższy stream, ponieważ mam taką ochotę. Dobrze mi się gra, poza tym jest weekend, brata nie ma, nie hałasuje, więc spoko. Wykorzystajmy to, póki możemy. Chyba sobie daruję leczenie. Nie mam miejsca w ekwipunku, a obawiam się, że będę potrzebować miejsca w ekwipunku na coś, więc jebać leczenie. Jesteśmy dużymi chłopcami, poradzimy sobie. Dobra, jest Kaioshin, weźmiemy leczenie. Jeżeli mam postawić przy pianinie, to zużyję dwa sloty, więc technicznie niech będzie. Weźmiemy spray i jazda. Ty się prędzej od lampu gotujesz. Czego się nie robi dla was? Nie mam podekwipowanej broni. Byłaby bardzo wielka szkoda, gdyby ktoś mi wskoczył na ryj i mu walnął z pięści. Prawda? Swoją drogą. Gdzie idę? Tędy może chcę iść? Nie wiem. Nic mi nie rozwali z... Tak, chcę wyrzucić ten klucz. W pizdu. Dobra! Odblokowaliśmy kolejne przejście!
I zużyliśmy slot na klucz. Bateria. Wezmę, bo wiem, gdzie ją wsadzić. Ale skoro przed chwilą zapisywaliśmy grę... Tu jest nóż, to się może przydać. Tak, aktualnie się może bardzo przydać. Tam są dziwne dźwięki, więc chodźmy, bo coś się złego może stać. Rano mi nic nie wyskoczy na mordę, prawda? Stać, policja! Okej. Okay. Tu jest coś napisane. Tiger świeci niebieskim i zielonym światłem? Niebieskim i żółtym. Tutaj mogę użyć tego szafiru. Diamentu niebieskiego, czegokolwiek, bo wiecie, diament oko. Ma to sens poniekąd. Ale rozejrzyjmy się dalej. Tu nie wchodziłem. Oj, chyba jak otworzę tam te drzwi, to odblokuję skrót, nie? Co nie? Stać! Jestem kobietą. Okażcie respy. O ty kurwa gnoju. Czy ja chcę go podpalić? Czy on stanie do nas, jak podniosę item? Jeżeli spróbuję go podpalić i on stanie, to znaczy, że... Inaczej, jeżeli on żyje, nie będę w stanie go podpalić. A jeżeli on nie żyje, to zmarnuję zapalniczkę. Więc nie opłaca mi się podpalić w dwóch przypadkach. Bo to nic nie zmieni. Ja pierdolę. Nie chcę do tego podchodzić. I drugi wstaje. Fuck you. Dobra, wbijamy mu nóż w dupę. Wypierdalaj. Jak to ty żyjesz? Nie. Fuck. Mam teaser. Wypierdzielaj. Wiedziałem, że to się stanie, ale nie spodziewałem się takiej wersji wydarzeń. Kolejna bateria. A! To jest okej, okay, to jest item do obrony. A nie bateria do windy tamtej. Wow. Dobra, jebać. Jedyne co tutaj zdobyłem, to magazynek, który zmarnowałem. Nie, coś jest pod stołem. Tylko kamera mi nie pozwoli patrzeć. Widzicie? Keeper. Pamiętnik Keepera. Maj 9, 1998. Myślałem, że kot do mnie miałczy. A to jakiś pies za oknem. Grałem w pokera w nocy ze Scottem i Elias z security, z ochrony i Steve z tam researchu, z badań, naukowiec jakiś, whatever. Steve był wielkim zwycięzcą, ale myślę, że oszukiwał. Sukinsyn. 10 maj, kolejny dzień. Jeden z zarządu tam z wyżej położonych przypisał mnie, żeby się zająć tą nową kreaturą. Wygląda jak oskurowana goryla, czy tam przy skóry goryla, nie wiem, bez włosów powiedzmy. Kazali mi dawać jej żywe zwierzęta do jedzenia. Kiedy wrzuciłem świnię, ta kreatura wyglądała, jakby się z nią bawiła. Wydzierając jej nogi i wyciągając flaki z niej, zanim jeszcze zaczęła ją jeść. Ma 11, jeszcze kolejny dzień. Około 5 nad ranem Scott obudził mnie. Przeraził mnie w cholerę. Nosił strój ochronny i dał mi kolejną sztukę takowego. Powiedział, że był incydent w piwnicy. Widziałem, że coś takiego może się wydarzyć. Te sukinsyny naukowcy nigdy nie śpią, nawet w święta. Maj 12, czyli kolejny dzień jeszcze. Nosiłem ten pieprzony kosmiczny ciuch od wczoraj. Moja skóra... dziwnie czuję na skórze i zaczynam je wszędzie swędzić. Te pieprzone psy patrzyły na mnie zabawnie, więc postanowiłem ich nie karmić dzisiaj. Jebać je. To dlatego się na nas tak rzucają. Poszedłem tam do zbrojowni, ponieważ moje całe plecy swędziały. A nie do zbrojowni, tam do lekarza, whatever.
I położyli bandaże na nie i powiedzieli mi, że mi nosił tego stroju ochronnego dalej. Jedyne co chcę zrobić, to iść spać. Ciekawe, czy on się zainfekował przez ten noszenie, przez ten brak noszenia ciuchów. Znalazłem kolejne coś dużego na stopie. Nie wiem, kurzajkę. Nie wiem, jak to tłumaczyć. I koniec. Coś mu się stało w nogę i nie mógł dobrze chodzić. Te psy były dziwnie cicho przez cały dzień. I zauważyłem, że jeden z nich uciekł. Może to była ich metoda, żeby się odwdzięczyć za niekarmienie ich przez ostatnie 3 dni. 3 dni? Typie! Jeżeli ktokolwiek to zobaczy, tak, to mnie powieszą, okej? Okay? Plotki się rozeszły o naukowcu, który próbował uciec i ostatniej nocy został postrzelony. Moje całe ciało czuje gorąc na swoim ciele i swędzi mnie, i się poce, i w ogóle jest przejebane. Podrapałem się po ręku, bo mnie swędziało i kawałek mojego ciała odpadł. Co się ze mną dzieje? Przemieniasz się w zombiaka, do mnie wleciała pieprzona mucha i się mnie teraz będzie wkurzać. Maj 19. To jest 3 dni po. Gorączka przeszła, ale dalej mnie swędzi. Dzisiaj jestem tak głodny, że zażarłem się żarcie. Co? Wow, w ogóle jemu się pismo w ogóle zmieniło. Moje tłumaczenie nie jest na najwyższych lotów, więc myślałem, że to po prostu taki spor na pisowni, ale to jest napisane. Tam gorączka przeszła, ale swędzi. Dzisiaj głodny i zjadłem psa. Dokładnie tłumacząc. Maj 21. Swędzi. Scott przyszedł, brzydka twarz, więc zabiłem go. Smaczny. 4. /. I czy swędzi. Smaczny. Okej. Okay. Co to był za dźwięk? Więc to był on w takim razie. Okej. Okay. Czyli przemieniał się zombiaka faktycznie. Czyli to tutaj się zaczęło? Okej. Okay. Dobra, to nic więcej nie ma, tak? Nope, nic więcej nie ma. Spieprzamy. Dobra, poznaliśmy trochę lora, więc w sumie spoko. W sumie nie jest tak źle. To była piękna strata czasu i amunicji. Więc wyjdźmy stąd. Odblokowałem. Jej, nie będę musiał latać naokoło jak frajer. Pójdziemy do pudła. Nie będę zapisywać gry. Nie jest tak wcześnie. Idziemy. O mój Boże, nie, to muszę jakoś naokoło latać. Chwila, mogę tędy przejść. Nie, tam jest zejście na dół. Tam nie chcę iść. Dobra, to jak będę musiał. Nie, to ja po prostu. Przejdę tędy. Bo my od safe zone'u schodziliśmy tutaj. Więc. Nie będę latać naokoło. Let's go. Stop it. Stop it, gro. Stop it. Tędy. Pójdziemy do safe zone'u. Ale mam ochotę co chwilę zapisywać grę. I chcemy iść tędy. Ten zombiak, który tam leży, kiedyś wstanie. Jestem 100% pewien. On kiedyś wstanie. I mi szlak trafi wtedy. Dobra. Więc chcę wziąć oko. Pewnie będziemy potrzebowali jeszcze żółtego. Ale wsadźmy, żeby mieć to z głowy. Może. W razie wezmę to. Może to trzeba jakoś obejrzeć. Dać trochę uczucia. Zapytać się, jak dzień minął. Emblem. Emblem raczej się nie przyda. Znaczy, był jakiś emblem. I były drzwi dziwne, może tam wsadzić. Nie to. To obejrzę? To jest, żeby rozwalić. Rośliny. Nie przyda mi się to. Dobra, jebać to. Bum. Chowamy. Robię sobie jeden slot. Nie robię sobie jednego slotu. Biorę apteczkę.
Zapiszemy grę? Właściwie nie musimy zapisywać gry, bo niczego nie zdobyliśmy konkretnego. Trochę loru, zabiliśmy dwóch zombiaków, ale nie zdobyliśmy nic z tamtego pomieszczenia. Mi się włosy układają do dupy. Więc nie muszę. Nawet jak umrzemy, to nie muszę się wracać do tamtego pomieszczenia. Gdzie chcemy iść w takim razie? Chcemy iść do pianina. Gdzie było pianino? Pianino było na dole, prawda? Więc zejdę tędy? Tędy. Tędy będzie fajne zejść na dół. W sumie jak będę schodził na dół, to mogę wziąć ten krest i wsadzić na dół. Do drzwi. Będziemy mieli to też z głowy. Co nie? Będziemy mieli to od razu z głowy. Zróbmy tak. To brzmi sensowniej. Logistycznie to ma sens. Znaczy z drugiej strony... On trochę nie ma sensu, ponieważ... Dobra, jebać to. Zapomniałem, że się napakowałem itemami. Pójdziemy do tego lwa. To było tędy swoją drogą, nie? Czy mi się pokrzoniło znowu? Tak, to było tędy. To było tędy, mamo. Tu? Tu. Miau? Miau. Kot ze mną gada, chcę wyjść. Nie wypuszczę jej, będzie ze mną cierpieć. Czy ja ominąłem w ogóle jakieś drzwi? Aktualnie tak, ominąłem jakieś drzwi. Na razie zobacz. Cień. Tu jest zombiak. Chcą się dostać. Oni tutaj wskoczą do mnie. Oni tutaj do mnie wskoczą, jak pójdę dalej. 100%. Próbują się dostać. Kocie, cicho. Już o tobie zapomniałem, masz powrót do Hearthstone'a. Powrót do Hearthstone'a to jest jedyna rzecz, żebyś sobie o mnie przypomniał. How dare you. Nie, nie mam ochoty obecnie. Dobra, brakuje nam żółtego kryształu w takim razie. A nie, to wystarczyło. Czy to jest amunicja do shotguna? Ej, oczywiście, że chcę. Okej, czyli dostaniemy inny item, jak zadam mu jeszcze żółty ten. Otworzę jej drzwi, bo mnie szlak trafi. Chodźcie! Ale mam mokre plecy. Ej, ja się pocę. I swędzi mnie noga. O chuj, zmienia się w zombiaka. Rip. Pokoda poszedł, a jak seka na dorsku to nie odpalił, co nie? Priorytety. Dobra, ogólnie oni na mnie wypierdolą na ryj. I stram w gacie przed tym. Ale tam jest przejście, do którego nie przyszedłem. Więc let's fucking do it. YOLO! Wyskoczymy, jak będziemy się wracali. Nie ma opcji, żeby zombiaki nie przebiły się przez okna. Oh fuck! Wiem, po co będzie nam trutka na rośliny. Ale teraz kurwa na mnie wyskoczą. Albo nie? Idziemy po trutkę na rośliny. Właśnie zespeedrunowałem Resident Evil 3 Remake 59 minut. Nice. Dobra, zostawiamy ogólnie te tabliczki. Biorę shotguna. Biorę pieprzonego shotguna, bo mamy ammo. To nie wiem, czy powinienem go brać. Technicznie chyba nie. Jebać to. Na razie schowamy te rzeczy, do pianina zajrzymy potem. To nie jest priorytet. Biorę to. Chowam to. Jak bardzo więcej leczenia będę potrzebować? Raczej nie bardzo. Wezmę shotgun na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek. Gdzie jest shotgun? Gdzie go schowałem? Tu jest. Na wszelki wypadek warto go mieć. Amunicję schowam. Nie to. Dobra, idziemy.
Let's do it! Tylko jak podejdzie do tej rośliny, pewnie jak podejdę, to mnie jebnie. Więc to jest dobre pytanie. Nie, ja nie tędy. Czemu ja idę ciągle na górę? Ja chcę iść tędy. Ale się boję teraz okien. To jest smutne. Dobra, idziemy. Tędy? Czy którędy? Mapa? Nie. Ci zombiaki. Mędy pieprzone. Nienawidzę ich. Nienawidzę ich wszystkich. Z nimi mamy. Dobra. Przechodzimy. Przez drzwi. Pewnie zombie wpadą po zabiciu tej rośliny. Ta. Też bym tak strzelał. Dobra, co my tu mamy? Pump the water. Dobra. Które chcę przeciągnąć? Zostawmy na razie. Dobra, na pewno nie będę mógł do niej podejść. Widziałem za dużo hentajców, by wiedzieć, jak to się skończy, jak podejdę, okej? Okay? Tylko, który pump... Dobra, czerwony prowadzi do niej. Czerwony prowadzi do niej, prawda? Zielony prowadzi gdzie indziej. Nieważne, dolewamy tutaj trutki. Tak to działa? Okej. Okay. Myślałem, że to trzeba rozerwać w ogóle. Water i Które? Czerwone. Red. Ojoj! Ojoj! Ojoj. Dobra, teraz mogę to wyłączyć. Tak, zastopuj, żebym ja tym nie oberwał. Dobra, jest okej. Aha, zielone by zabiło te rośliny. To tłumaczy, poczekajcie. Dobrze, że uważałem na to. Bo tu jest dużo roślin. A teraz sobie mogę podnieść maskę. Została nam ostatnia maska, my prawie skończyliśmy grę. Tak swoją drogą. Zobaczę, czy tutaj nie ma czegoś do podniesienia. My prawie przeszliśmy grę. Wezmę jedną roślinkę, no bo co nam szkodzi. Będzie na drogę. No i dobra, nic więcej tutaj nie zrobimy. Znaczy problem jest taki, że teraz zombiaki pewnie na nas wylecą. No ale hej. Zawsze mam shotguna pod łapą. I dwa naboje w zapasie jeszcze. YOLO! Wiedziałem, I fucking knew it. Jebać to, biorę to. Nie trafiłem tak jak chciałem. No. Fuck! Zabity. Ty wstaniesz, nie wstaniesz, nie zginął na hita, podpalimy go, jebać. Fuck you. Dobra. Mogło być gorzej. Mogło być znacznie gorzej. Więc wrócę się do safe zone'u. Naładuję ten shotgun. To było do przewidzenia. No było. No. Nie dziwi mnie to. Ale ten. Wezmę to. Nie chcę marnować shotgunów za bardzo, bo to będzie nam pewnie potrzebne na boss, czy cholera wie co. Shotgun jest dobry. Ty wstaniesz w końcu? Nie? Good. Masz tam leżeć. Wezmę amunicję, naładuję shotgun. Czy chcę brać tą maskę, od razu ją zanieść? To jest dobre pytanie. Zapiszmy grę. Teraz myślę, że to jest warte zapisania. Ja jeszcze mam dużo zapisów. Niech będzie. Oczywiście dużo rzeczy jest technicznie w tej grze. Przejście z tyłu, ten item do zdobycia za żółty szafir. Jeszcze dużo, dużo innych rzeczy. Maski ewentualnie mogą być tylko do jednego z wielu bossów. To nie wykluczam takiej opcji.
No ale dobra. Dobra, wiecie co? Ogólnie dzisiaj miałem ochotę postreamować dłużej i w sumie to zrobiłem, ponieważ streamowaliśmy 2 godziny i 15 minut zamiast 2 godzin, a ja naprawdę się gotuję od tych lamp, więc myślę, że to jest dobry moment, by skończyć stream. Dobrze się bawiłem, teraz zrobiliśmy naprawdę zajebisty progres w porównaniu do ostatniego streamu, naprawdę dobry progres i progresować będziemy dalej. Więc dzięki, że byliście, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Pozdrowienia również dla YouTube'a, który ogląda reupload z tego. No i co, widzimy się, nie wiem czy jutro w sumie, ponieważ nie wiem, najwyżej pojutrze. Więc zawsze będę was informować o tym na Discordzie. Jeżeli ktoś nie wie na Discorda, serdecznie zapraszam na opis tego filmu, bo tam jest link do Discorda, więc kliknąć, wbijać, dołączać się, zapraszam. No i co? Trzymajcie się. Pa, pa.